rywali. Za chwilę, proszę Państwa, czterorundowy pojedynek. Przypominamy, kategoria półśrednia. Grzegorz Proksa kontra Adam Kapoł. Obaj już gotowi. I sędzia ringowy, pan Jane Eddy, dał sygnał do walki. Rozpoczyna się walka. W czarnych spodenkach Grzegorz Proksa atakuje lewym sierpowym. Znakomity unik. Bardzo dobrze rozpoczął Grzesiek. Miał zdecydowanie skoncentrować się na obronie, nie da się zepchnąć. Wysoko, wysoko powinien trzymać ręce i uważać na niebezpieczne ataki Kapo, bo z tego co wiemy wygrał 3 walki przed czasem. Natomiast widać, że Grzesiek jest rozluźniony. Sędzia ringowy spokojnie obserwuje ten atak Kapo. Trener Proksy przewidział. Był przekonany, że rzuci się do ataku Kapo. Prawy prosty. Prawy prosty, prawy sierpowy. Właśnie tak miał boksować Proksa. Dużo ciosów prawą z różnych płaszczyzn. Proste, proste, sierpowe, podbródkowe i od czasu do czasu lewym sierpowym w tułów. I znakomity atak Proksy. Zapędził do narożnika Kapo i sierpowy. I na deskach jest Kapo. Nie ma ochoty wstawać. Zupełnie nieprzytomny. I koniec. Wspaniały debiut Grzegorza Proksy. Gratulacje od trenera Weresza. Gratulacje także od...